GM jest małym w unboxingu. Tajemniczego unboxingu. Zaraz otworzymy. To jest właśnie to, co będzie na unboxingu. Pierwsze zacznijmy od jakichkolwiek gazetek. Jest zainteresowany kolekcją. Y w HZT. z Jakiś tam biegnął, to dosyć tegdy. Jaka jest tam prenuata. No to może być najprawdopodobniej super. Ale. Nie, ale mnie jest, oto. Tutaj coś mamy. Dużego fiata. Warszawę M2 Deskę. Jakiegoś pendrive'a możecie dostać. I 10% rabatu. Najważniejsze. I za 9D będzie. Numer 3 gratis. Praniec USB i taką milcę. zaczekamy wysyłkę dostań. No, ciekawie, brzmi. O, tutaj będzie ciekawe. Samu... Kultowe samochody PRL skali 1 do 2 ,4. A nie przykładowo, dajmy, jaka to była skala. Częściej zrobię. Częcie. takiego przykładowo mamy Stare stare ale niestety bez opon. Skala jaka to fokus 143 fokus nie nie zresztą nie takiego za mamy w 1500 12 sekund do setki do trochę jest sanitarki jakieś straki i na Bałtyk na Balaton a nawet do Złotych Piasków w Bułgarii żeby nie skłamać taki ładny Jakiś tam i policyjny, i jakiś rajdowy. O, tutaj teraz mamy FS, o którego mamy póki co. Kempingowy m 2 jest i rajdowy. I nie wiem, y, praca nad modelem Z musi być precyzja, obzorowanie od tego samochodu przykładowego. O, tu poczytamy o modelu. Skali 1 do 2, wewnętrzne wykończenie nadwozia. Otworzono wynajmniejszy szczegółów Staranne obzorowane elementy nadwozia. Podstawka do mocowania. O, to może być super. Opony wykonane z gumy wysokiej jakości. Metalowy korpus spo... Spo... sporządzono met... To dom technologii. No to może być super. No, chyba jest tyle. O! To może być super. To może być super. I to kosztować będzie stówę. Jak chcecie kupić w kiosku, to musicie dać 100 zł. No, mega drogo. Polone za zacząć. Model FSO. Taki złoty. Super. Casy Perelowskie. Polskie Volvo. No super. Ale trochę czytania. Jest. No to zajmie długo. Ostatnie akordy. Jechali pewno oni do złotych piasek. Albo na balaton. Wybrane modele. To jest 1500, zeblinę skłam. O, pojemności. Czy to jest moc? 7, czy od 5 kunia masz? A tutaj. A to ile jest A tutaj mam 112 w tym drugim FSO. 2000. A to jest 1500. Która nie ma dużo jako skoń. Ale czego możesz powiedzieć? Paucie, Sper polski produkcji. objawę papieża. Pickup. Polona z Pickup. O, kemping. To jest najprawdopodobniej kempingowy. Raczej. O, karetkę mamy. I. Prototypa jakiegoś tam. O. Eksport polonezów w krajach. Nie będę wymieniał zyski krajów. Tutaj macie Singapur. O, tam był Artur 10. Jak kogoś interesuje, Straspozy Stras kempingowy i policja. Super. Mon Polonezy w Monte Carlo. Wyścigi rajdowe po sejściach. zasłużenie FSO. I następny to będzie fiat. Ale nie wiem czy będę go kupował, raczej nie, bo to będzie kosować 100 ziko. Nie wiem czy... To... Teraz przejdźmy do tego modelu, cięcie zrobimy, na biorku położymy go, mały cięcie. Przejdźmy do tego modelu, podstawka FSO 1500 Polonez 1978, otwieramy, no super. Tutaj pisze tablica FSO, Polonez 1500, fajnie obzorowany lampy, no to jest czaisto, jakie to delikatne, łatwo złamie, ładnie precyzowane, fotele precyzowane. Czy kogoś to interesuje, że trud dwie otworzą? To jest dobre pytanie. Czy otworzą drzwi w takim samochodzie, jak przykład tutaj, otwierają drzwi, maskę i otwiera. No super. A tutaj, Chalys, otwierasz i nie otwiera. Nie otwiera. To jest takie delikatne. A tutaj masz nie jest złamie, a jedna złamała. No, miejsce oto, felgi tutaj są ładne, ale nie będę robił niestety unboxingu tego samochodu, bo, bo kilka lat u mnie stoi. Nie wiem, nie wiem, miejsce oto, lampy popatrz, jakie precyzowane. Rura. No zresztą nie będę zdejmować z podstawki i to by było na teze. Filmik Wam spodobał. Dobijemy. Wrzesięć łapek w górę i set sięma, siema. siema.